Hej. No, Reja, to znowu ty. Jak miło. Co tym razem? Skończ tam swoją durną gadkę. Oho, co ty taka zdenerwowana, co? Czyżby powróciła stara Reja? Nie, po prostu masz przerąbane. Nie mówiłeś, że zadajesz się za Laną. Nie kumplujemy się, żebym mówił ci o takich rzeczach. Zaraz, skąd to wiesz? Alana była dzisiaj na imprezie. W twojej bransoletce. Co? Tak, a teraz domyśl się, co się stało. Ona wie, prawda? Rozmawiałam przed chwilą z Jamesem, który rozmawiał z Kylem. Kyle był na tej imprezie i powiedział, co się stało. Courtney ośmieszyła Alanę przed całą szkołą, która była na tej imprezie. Więc brawo! Ładnie mówiąc, zniszczyłeś. O Boże, Alana się dowiedziała. Co ja mam teraz zrobić? Posłuchaj, ja jutro, a w sumie to dzisiaj, bo już jest po 24, widzę się z Kylem i Jamesem. Mamy zamiar obmyślić jakiś plan przeciwko Courtney. Chcemy, aby poniosła konsekwencje. Jak się czuje Alana? Nie wiem, skąd mam wiedzieć. Podobno jest załamana. Muszę do niej iść. O 1 w nocy? To nie jest ważne. Mieszkamy blisko siebie. Miles, będzie dobrze. Obmyślę coś z chłopakami, żeby Courtney w końcu oberwała. Jak chcesz, to możesz przyjść do mnie. Porozmawiamy o tym wszystkim. Będzie James i Kyle. Wierzą tobie, jakbyś o tym nie wiedział. To znaczy? Wierzą, że ta cała sytuacja z Courtney to był jej plan. Nie uważają cię za wariata. Fajnie wiedzieć. Szkoda tylko, że wtedy się ze mnie śmiali, co? Wiem. Też tego żałuję. Nieważne. Muszę iść do Alany. Cześć. Podsłuchiwałaś? Sorry, nie chciałam. Przyszłam, żeby o coś spytać i słyszałam twoją rozmowę. Dowiedziała się? To. Jak się czujesz? A jak mam się czuć? Fatalnie się czuję. Tak mi przykro, Miles, ale mówiłam ci, żebyś jej powiedział. Musisz z nią porozmawiać. Wiem. I to zamierzam właśnie zrobić. Więc wybacz, ale muszę iść. I zaczekaj. Jest 1 w nocy, zwariowałeś? Poza tym ona dopiero co się dowiedziała. Pewnie będzie wściekła, nawet z nią nie porozmawiasz. Poczekaj do jutra. Jutro z nią o tym porozmawiasz, okej? Okej. Może masz rację. Ja naprawdę ją lubię, Natalii. Tak. Naprawdę. I nie mogę znieść myśli, że mogłabym je znienawidzić. Nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić. Śpiochu, przyniosłam nam śniadanie. Halo? O, dziękuję, Lyria. Jesteś kochana. Wcale nie chcę wychodzić z pokoju. Co powie tato, jak mnie zobaczy? Dlatego też przyniosłam śniadanie. Wolisz owsiankę czy croissanta? Owsianka. Proszę cię bardzo. Jak myślę o wczoraj, to mi słabo. Nie dziwię się. Mi jest strasznie głupio, że ciebie nie broniłam. Co miałaś zrobić? Courtney by się jeszcze na ciebie rzuciła. Wystarczy, że na mnie się wzięła. Byłaś w szoku. Co mogłaś zrobić? Nie wiem, coś powiedzieć, cokolwiek. A ja tylko stałam tam, nic się nie odzywałam. Głupio. Leria, bardzo dużo mi pomogłaś. Jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję. Od tego jestem. Alana? Cześć, tato. Coś ty zrobiła ze swoim futrem. Tak mnie naszło. Ale nie przejmuj się. Jeszcze dzisiaj będę mieć swój stary kolor. Puściłem cię na imprezę, a ty nie dość, że wracasz później niż się umawialiśmy, to do tego jeszcze z czarnym futrem? To ja ją namówiłam. Myślałam, że czarny będzie jej pasować. Poza tym Alana mówiła, że chciałaby jakąś zmianę.
Nie wiem, strasznie głupi był ten mój pomysł, ale obiecuję, że zaraz pójdę, kupię farbę, pofarbujemy Alanie futro i będzie takie, jakie było. Obiecuję. Mam nadzieję, że to zejdzie. Tak, zejdzie. To nie jest jakaś farba na stałe, tylko taka zmywalna. No nic, nie będę wam przeszkadzał w takim razie. Ale Alana, porozmawiamy później. Czemu wzięłaś winę na siebie? Chciałam chociaż trochę pomóc. Dziękuję. No, a teraz jedzmy. Jak zjemy, to pójdę po farbę. I będzie wszystko dobrze. O nie. Idź stąd. Alana, wyglądasz inaczej. I serio, to jest pierwsze, co mi mówisz? Courtney mi pofarbowała futro. Znasz Courtney, prawda? Chyba nawet trochę lepiej niż ja. Alana, musisz mnie wysłuchać. To naprawdę jest wszystko inaczej. Pff, co jest inaczej? Pobiłeś Jamesa, okłamywałeś mnie. Co, nie było tak? Wiesz, jaka jest Courtney. Wiesz, że kłamie, manipuluje i jest podła. Byłem jej ofiarą. Pff, byłeś ofiarą wtedy, kiedy mnie okłamywałeś? Kiedy mówiłeś, że nie chodziłeś do naszej szkoły? Kiedy mówiłam, że brzydzę się przemocą, a masz na swoim koncie pobicie? I to takie, że niewinny chłopak wylądował w szpitalu? Jak niewinny? Oni wszyscy byli winni, Alana. Oni wszyscy się ze mnie śmiali, zrobili z mojego życia piekło. Czemu wyciągnęłaś tak pochopne wnioski? Nie poznałaś tej całej sytuacji z mojej strony. Proszę cię, wysłuchaj mnie. Nie mamy o czym gadać, Miles. Nie chcesz wiedzieć, co ja wczoraj przeżyłam. I to wszystko przez ciebie. Nie powiedziałem ci, bo się bałem twojej reakcji. Wiedziałem, że tak zareagujesz. A zależało mi na tobie. Bardzo. I dalej zależy. Chcę ci tylko powiedzieć, że to wszystko było inaczej, niż oni mówią. Chciałbym, żebyś poznała moją wersję. Ale ja nie chcę, bo wszystko, co miałam wiedzieć, to już... A ty kłamiesz. Nie można tobie ufać. A więc teraz proszę cię, uszanuj moje zdanie i wyjdź z mojego domu. Proszę cię, wysłuchaj mnie. Wyjdź z mojego domu. Błagam cię. Nie, Miles. Wyjdź stąd. Nie chcę cię więcej widzieć na oczy. Ja się nie poddam. Chcę, abyś poznała moją wersję. I ją poznasz. Jasne. Bierz swoją bransoletkę i wynoś się. Szkoda, że oceniłaś mnie tak jak każdy. Dziękuję. Dziękuję, Alana. Wróciłam. Mam jakąś farbę i jakiś toner, czy co to tam jest? Nie wiem, pani mi to poleciła w sklepie. Wszystko okej? Co się stało? Wszystko okej, po prostu... trochę mi przykro. Masz mnie okej? Razem damy radę. Dziękuję. A teraz chodź do łazienki. Czas na powrót Alany. Cześć. O, James, jak się cieszę, że ciebie widzę. Musisz być taka złośliwa. Dobra, to myślił ktoś jakiś plan? Jaki plan? No, co zrobić z Courtney? Reja, twoja mama jest dyrektorką. Nie możesz po prostu jej powiedzieć, jaka sytuacja miała miejsce i tyle? Żeby mogli, nie wiem, Courtney wywalić ze szkoły czy coś? Mogłabym, ale moja mama mi nie uwierzy. W sensie, przyjaźniłam się z Courtney przez długi czas. I nagle przestałam. Moja mama pewnie pomyśli, że wymyślam coś. I z zemsty kłamie, żeby wywalić Courtney ze szkoły. Czemu miałaby tak uważać? Bo raz Courtney i Janą próbowałyśmy wywalić kogoś ze szkoły? Co? Kogo? A, taką jedną. Nie znacie. Tak czy siak to odpada. Potrzebujemy dowodów.
Alana jest chodzącym dowodem. Ma czarne futro. No i ta cała akcja, którą Courtney odwaliła na tej imprezie. Przecież było pełno świadków, na pewno ktoś by to mógł potwierdzić. I jak się w ogóle trzyma Alana? To ty ją lubisz? Nie znam jej. Fakt, byłam dla niej kiedyś niemiła. Ale staram się być lepszym człowiekiem. Okej. Nie wiem, nie rozmawiałem po imprezie z Alaną. Ale no, na imprezie było z nią źle. Okej, musimy obmyślić jakiś plan. Najlepiej jeszcze z Milesem i Alaną. Chociaż to może być ciężkie. Czemu? No, może dlatego, że Miles strasznie nas nie lubi. I nie można mu się dziwić. A Alana najprawdopodobniej go nienawidzi. No i gdyby tego było mało, to Alana jeszcze dała mi kosza. Serio? Podobała ci się Alana? A komu nie? No, sam chciałem do niej po... A zresztą to nieważne. Boże, James, jak ja ciebie nie lubię. A co? Jesteś może zazdrosna? Ew. Dobra, już zamknijcie się. Musimy jakiś plan obmyślić, dobra? Dobra, musimy zebrać jakieś dowody. Powiedziałam to przed chwilą. Jezu!